Piotrek Hrabkowski, rozgrywający reprezentacji Polski. Piotrek, jesteś jednym z bardziej doświadczonych zawodników w kadrze. Przed wami ważne spotkanie z Rumunią, spotkanie, które na pewno chcecie wygrać. Powiedz, czy pomagasz jakoś tym kolegom, którzy tak dużego doświadczenia w drużynie narodowej nie mają? No po pierwsze wiadomo, każdy mecz chcielibyśmy wygrać, będziemy do tego dążyć, chcemy w każdym meczu grać lepiej, myślę, że całkiem przyzwoity mecz Serbii, ale oczywiście zdarzały się też mankamenty i błędy, ale to jest młoda drużyna, ona potrzebuje doświadczenia, więc zawodnicy takie jak Przemek Krajewski, Michał Daszek, Adam Malcher, Kamil Sypszak czy ja, którzy już troszeczkę grali kilka lat w tej poprzedniej reprezentacji, no na pewno jak ktoś się pyta, to chętnie rado posłużą i jesteśmy do tego, żeby uspokajać też te emocje, bo czasami ta krew buzuje, szczególnie u młodych zawodników, że wszystko uspokoić, wszystko było pokładane, ale wiadomo, z tą młodzieńczą fantazją również, żeby starać się nadrabiać te braki jednak jeszcze doświadczenia. Tak jak powiedziałeś, mamy młodą, nową drużynę, ale dosyć skromnie podsumowałeś ten mecz Serbii. Tutaj wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem waszej gry w Niszu. Udał się ten mecz, naprawdę nam od praktycznie samego początku trzymaliśmy się z Serbami, potem nawet prowadziliśmy jedną, dwiema, nawet trzema bramkami, więc naprawdę dobry mecz, no ale to jest jeden mecz, więc my musimy zyskać też regularność na pewno, bo wcześniejsze mecze na tym turnieju w Skandynawii był jakiś mecz tam średni, mecz też dobry, mecz bardzo słaby, więc musimy trzymać pewien poziom i po prostu do tego trzeba dążyć, żeby tam każdy mecz był z jak najmniejszą ilością błędów, z jak największą ilością wykorzystanych sytuacji i po prostu postaramy się to zrobić jutro. Ty jesteś związany tutaj z Trójmiastem, powiedz, czy dla ciebie mecze w Ergo Arenie mają jakiś dodatkowy, wyjątkowy charakter, czy będzie ci kibicować rodzina, bliscy, znajomi? Oczywiście, że będzie kibicować rodzina. Zawsze mi kibicują, a szczególnie jak jestem w Trójmieście, to jest ich zwiększona liczba. Też dużo przyjaciół, znajomych, dostaję przez SMS-y czy tam wiadomości na jakichś tam komunikatorach, że zjawią się na hali i będą dopingować reprezentację Polski i moją osobę w niej występującą. Bardzo dziękuję. Dziękuję.